pokazanie, patrzcie, można, można stanąć naprzeciwko prokuratorom i sędziom, którzy są skorumpowani, można stanąć naprzeciwko gliniarzom, którzy próbują ich pozbawić życia, no to jest ciężkie, no ja nie mówię, że to jest łatwe. Słuchajcie, no, czy mi grożą? Też mi grożą. I wszyscy policjanci są źli, są też świetni. No, oczywiście, że tak. I to zawsze, nigdy, to nie jest problem. Przede wszystkim na początku nie ma dobrych sędziów, nie ma dobrych prokuratorów. A jak podsumowanie jest krótkie, tylko silne ryby płyną pod prąd. Tylko silne ryby płyną pod prąd. Ale nie ma co w nich sugerować drogi. To odnosi się na porównanie do tego, że coś... Bo inaczej, czy my... Ja odpowiem pani, zapytam panią tak. Czy my jako społeczeństwo robimy? Proszę państwa, zadajecie takie fajne pytania, co mamy zrobić, jak mamy walczyć. Powiem tak, jestem ze Świebodzic, reprezentuję Stowarzyszenie Świt, jestem prezesem. Z naszego ugrupowania dzisiaj tu jest bardzo dużo osób, około 20 i sympatyków. Teraz jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym i podjęliśmy walkę. Znaczy, państwo mówicie, jak to wygląda. Proszę do mikrofonu. Moja rodzina sprzedaje warzywa w Świebodzicach na placu targowym. Myśmy od samego początku byli ludźmi świadomymi. Podjęliśmy temat wolności i powiedziałem mojej rodzinie, czyli żonie, synowi i synowej, że sprzedajemy nasze warzywa, jak i funkcjonujemy w przestrzeni Świebodzic i urzędów, bez maseczek. I tak było. Mieliśmy najścia Straży Miejskiej na placu targowym, gdzie sprzedajemy 5-6-krotnie. Dwukrotnie była policja i nic nie skurali. Straszyli nas mandatami, straszyli nas, że zamkną nam możliwość sprzedaży, i żeśmy się nie przestraszyli. Może dlatego, że mamy prawnika w rodzinie, akurat to jest synowa, tak? Przy czym jest to młoda osoba i powiem szczerze, że bardzo szybko zrozumiałem, że ma wiedzę nie aż tak mocną, jak myślałem. I sam zacząłem szukać tematy w internecie, jak się bronić przed tą represją tych urzędników, tak? I o tyle było fajnie, że dawaliśmy sobie radę, że utrzymaliśmy, że tak powiem, przyczółek, gdzie cały czas żeśmy chodzili po urzędach, jak i sprzedawaliśmy warzywa bez masek. Klienci, którzy do nas przychodzili, byli to ludzie o różnej świadomości. Powiedzmy z 20-30 nawet procent byli to ludzie świadomi. Poprzez rozmowę z tymi ludźmi powiedzieliśmy, że sprzedają bez masek, że kupują od nas bez masek. Są to ludzie świadomi, tak? I widzieliśmy, co robi telewizja, czyli ilość osób przychodzących do nas na pozakupy bez masek malało. W pewnym momencie to było bardzo mało osób, ale myśmy dalej sprzedawali bez masek. I te osoby widziały, że my, że można utrzymać coś takiego, że ktoś się nie boi. Mało tego, ci ludzie widzieli w nas jakichś takich bojowników. I myśmy w ten czas podjęli z synem decyzję, że spisujemy numery telefonów, nazwiska tych osób. I kiedy syn miał dość dużą listę tych osób i te osoby chciały się spotkać, ja to przeciągałem jeszcze powiedzmy parę tygodni, powiedziałem, że to jeszcze nie jest ten czas. Ze względu, że uczestniczyłem dużo wcześniej, kilka lat wcześniej w takich grupach ludzi świadomych, gdzie żeśmy się spotykali, radziliśmy, ale na to nie było zapotrzebowania. I wiedziałem, że ten czas już przyszedł, tak? Bo proszę pana, teraz będzie grubsza, ale nie dokończy walka. Ja jeszcze kilka będzie normalnie. Jak tak? Było, że część bez masek wcześniej, ale problem polega na czymś innym, jest poważniejszy, że zablokują nam wejścia po jedzenie do sklepów swoich. Dobrze, ja rozumiem. Ja rozumiem, co pani mówi. Ale chodzi o to, żebyście... Ale zapraszam do dalszej rozmowy z panem, pani jest od was tutaj. Właśnie na tym polega nie to, że pan odbiera mikrofon poniekąd, tak.
Tylko chodzi o to, że... Ja zasygnalizowałem... Nie ma chodzi. O chodzi. Jak skończymy to spotkanie, a panie zauważy, panie, to podejście do pana, jeżeli ktoś jest właśnie zainteresowany taką tutaj działalnością, bądź dołączeniem do stowarzyszenia, bo to jest wartość dodana w tych naszych spotkach. Bo my bardzo często z Piotrem, kiedy wyjeżdżamy od was, to właśnie potem słyszymy, że jest was więcej razem, niż was było, zanim my się pojawiliśmy. Na tym polega właśnie ten fenomen tych spotkań, że zanim pójdziecie dzisiaj do domu, jeżeli ktoś się czuje osamotniony, a jest już zawiązane stowarzyszenie, to zawsze trudniej jest uszkodzić grupę, niż pojedynczego działacza, który nie jest zrzeszony. W związku z tym bardzo dziękuję, że pan dało sobie znać i zachęcam wszystkich do tego, że jeżeli ktoś się czuje osamotniony... Jeszcze tutaj chciałem pani powiedzieć. Pani przeżyje bez ich sumy w supermarketu. Oni bez nas nie. Nie musimy chodzić do ich kina. One nie przeżyją bez pani i bez... Oni przeżyją spokojnie, bo drukują pieniądze. Nie, ale to... Już się kończy... Chwila. Już mamy prawie, mamy już wielką inflację. Są zasady ekonomii, których nie przebijesz. Hiperinflacja i koniec. Po drugie, po trzecie. Ja przeżyję bez ich supermarketów, kina, chociaż uwielbiam chodzić do kina. Ja nie muszę robić zakupów w galeriach. Nie muszę kupować perfum i tak dalej. To i oni tym. Bo tutaj pani pyta, bo jak możemy walczyć z tym? Tak możemy walczyć. W produkcie, który każdy człowiek potrzebuje, a to będzie bezszczepionki. Nam zakazane i A mianowicie, czy ja sądzę, że tutaj na tej sali jest prawie większość katolików? Podejrzewam, tak? Mogę się mylić. Teraz jaka jest różnica? Chrześcijan, okej. I teraz jest, jakie jest panów zdanie na temat tego, co robi Kościół, bo ja staram się z księżmi rozmawiać, nie wychodzi mi to strasznie. Jest jakaś ucieczka od tematów. No i mam takie niestety, no nie chciałbym nawet tego mówić tutaj, ale muszę powiem. Wrażenie mam takie, że po prostu Kościół siada do stołu z reżimem. Kochani, poczekaj. Dziękuję za pytanie, rozumiem pytanie. Ja odpowiem... Kochani, możemy? Dobre pytanie. Dużo emocji. Ja już odpowiadam na pana pytanie w bardzo prosty sposób i odpowiadam go w moim imieniu. Nie interesuje mnie to dlatego, że ja się dalej modlę. I dalej potem na wszystko. Proszę mi zadał pan pytanie i jakby teraz może odwrócić swoje. Nie interesuje mnie to. Dlaczego? Dlatego, że pana pytanie to jest jedno z takich pytań na zasadzie, a co zrobił Kościół, a co zrobił policjant, a co zrobił polityk, tak robią coś złego. I co mi to da, że ja teraz panu powiem, Kościół nas okłamał. Okłamał. To, co jest zmieni, nic nam nie zmieni. My musimy stawiać inaczej i inne pytania. My musimy zadawać pytania tak jak stawia pani, tak jak mówi pan, co my możemy zrobić, bo to, czy nas zdradził, czy nie zdradził, jedni powiedzą, że zdradził. Nie, ale jasne, zdradził. Ja jestem katolikiem i powiem wam, zdradził. Że nie ma nawet takiej osoby katolika, który by powiedział, bo nie ma takiego człowieka. Ja jestem katolikiem i mówię zdradził, nawet żebyście nie chcieliście widzieć mnie rozmawiającego z niektórymi księżmi. Tam nie było litości, nie ma litości, ale są też księże, jak byliśmy w Białej Podlaskiej, gdzie jest facet, proboszcz, który, a wiecie, skazali mnie. My siedzimy z Grzegorzem przy stole, ale za co księdza skazali? No bo wiesz, no jak miałem ich Wielkanoc z kościoła wyrzucać? Nie wyrzucałem ich, no. Ja nikogo z kościoła wyrzucać nie będę. Dali mu, po prostu skazali go. Oczywiście to była grzywna 200 zł, ale oficjalnie jest skazany za to, że nie wygonił list. Wpuścił nas do kościoła, zrobiliśmy spotkanie na ponad 200 osób. Jest sala pod kościołem w Białej Podlaskiej. Okej, hierarchia zdradziła, nie będę tutaj nikomu
zasłania oczy. Oczywiście, i nie ma w ogóle inaczej. Tak, tak, no i dobrze, nie ma sensu do tego dyskutować. To, co czegoś mówisz. Nie, wręcz są... niebezpieczne chodzić tam, ponieważ... Dobrze, okej, okay, ale ja muszę dodać... Dobra, nie, poczekajcie, bo zapytał mnie pan nas pytanie, ja odpowiadam. Tak, ale co nam z tego wyniknie? Ja mówię o tym, że to my mamy zdać. Tamci nas zdradzili, ci nas zdradzili, tamci zdradzili, a ja szukam rozwiązań, jak żyć wolnym i nie totalitarnym kraju. I zdiagnozowaliśmy sytuację i oni za to zapłacą, nie ja, i niekoniecznie ja muszę ich rozliczyć, tak. Ale wiem, że oni za to zapłacą, a ja wiem, że ja chcę szukać rozwiązania tej sytuacji. Mleko się rozlało, wiemy, oni są winni i moim zdaniem oni za to zapłacą, ale ja w tym momencie najważniejsze jest to, jak powstrzymać ten totalitaryzm, który idzie w naszym kierunku. I o to mi chodzi. Bo ja się nie zastanawiam... Mijasz tych panów, bo oni nam nie pomogą. Ja się nie zastanawiam, jak ktoś strzela do mnie z broni, no. Czy on mnie lubi, czy on mnie nie lubi, dlaczego do mnie strzela, tylko dlatego jak mam powstrzymać, jak powstrzymać tego, żeby mnie nie zabił. I to jest najważniejsze. Nie dać. Jego powody mnie w tym momencie nie interesują. Ci panowie mają posiadłości ogromne, ale nie pomogą, tak, więc temat jest za mocny. To się czasem przepraszam, ja tylko dopowiem krótko, bo chodzi o to, że ci panowie też za komuny z kościołów wychodziły manifestacje, także oni wtedy działali dobrze. Także no tak, nie no, wszystko jest nie. Źle, tak dla państwa. Żeby... To też prawda, ale to nie dochodzi. W tym momencie musi się zastanowić, co dalej z tym zrobić, gdzie pójść, jak się zmobilizować do tego, to, co pan tutaj wystąpił, powiedział ze stowarzyszeniem. Takie właśnie rzeczy, od takich małych, że na przykład jest jakieś jeszcze inne stowarzyszenie gdzieś, gdzie oni mówią, zgromadzą się i mówią, dobra, to kupujemy od siebie, ktokolwiek coś robi, na przykład jest coś premierem, ktoś sprzedaje warzywa, ktoś sprzedaje mięso, to do tego idą, że pomagają sobie w ten sposób, że jak idą do fryzjera, no to idą do tego człowieka, który jest jak gdyby ich człowiekiem. Tak? To jest ten system też, na przykład jak w Wielkopolsce podczas zaborów, że na przykład były polskie banki, czy polskie jakieś kasy, to w tych tam robiono interesy, tam składano pieniądze, a nie składano ich w niemieckich czy pruskich. Tam, tak jak tutaj, że kupujmy, ja wiem, że jest ciężko teraz, bo jeździmy po Polsce całej, wszędzie Lidl, Netto, Biedronka, wszystko tak. Nie w polskich rękach. Tak, nie ma polskiego dyskontu, takiego polskiego prawdziwie, że gdzie można kupić, tak. No ale są na targu, handlują Polacy. No to ja wolę pójść do nich i im wydać pieniądze, nawet jeśli to trochę będzie więcej. Nie w tych wszystkich rzeczach, o których... Słuchajcie, nie było Rosmanów w komunie, jakoś ludzie żyli. I lepiej żyli. Nie było 150 kanałów telewizyjnych, były dwa, jakoś ludzie żyli. Była na funkcji, jeżeli. Oczywiście nie, żeby nie było, że ja jakoś gloryfikuję PRL, bo ja. Nie, tylko chodzi o to, że. Tylko, że właśnie o to chodzi. Biedronka i Lidl definiuje naszą wolność, to chyba źle z nami, co? Ale to, co sprzedawali, to przede wszystkim kiedyś było zdrowe. Właśnie. Ale to jest plan. Dobrze, ostatni pytanie. Dobrze, bardzo proszę. Zakładają się różne stowarzyszenia. Ja też myślałam nad czymś takim. Niestety to, że jestem banowana cały czas na Facebooku, ciężko mi jest się gdzieś tam określić. Założyłam taką grupę na Facebooku Sprzedawcy dla Wolności. Trzech członków nas jest, bo wiecznie jestem banowana i nie wiem, jak mam to zrobić, żeby po prostu... No bo wszędzie chorują, tylko nie sprzedawcy. My jesteśmy nieśmiertelni, mimo to, że ja pracuję bez maski przez całą pandemię. I ze mną pracuje jedna koleżanka bez maski. Pracuje nas cztery, dwie pracują raczej z maskach. Proszę? Jak brzmi pytanie? W jaki sposób mam, jeszcze mogę to tak wspomnieć, żeby to stowarzyszenie założyć, bo w grupie żebyśmy byli razem, czy poprzez jakieś rozgłoszenie, czy jak mam sobie... Ale pani to jest czy mam stowarzyszenie, czy kogo? Sprzedawcy dla wolności. Chodzi mi konkretnie o sprzedawców, osoby, które mają... Ale skąd? Tutaj czy ogólnie w Polsce? Chociażby tu, no zacząć lokalnie, no bo jestem Wołczyka. Proponuję kontakt albo ze stowarzyszeniem. Proponujesz. Jest też sprzedawcy są? Tak. Sprzedawcy. Być może byli zainteresowani powiększeniem liczby członków. Albo zrobiłem coś jeszcze innego. O to chodzi. Proponuję również kontakt z
z grupą na Facebooku otwieramy przez Bartka, na Bartek ma nazwisko na C. To nie jest grupa powiązana z Bożem. Paweł? Boże, to nie jest grupa powiązana z Pawłem, więc to nie jest polityczna grupa. To jest kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców w tej grupie. Otwieramy, Bartek C. I zmusić się do niego. Bartek jest takim z tych Polaków, którzy pomagają bezpłatnie z wielką energią. I poprosić na przykład o rozgłoszenie nam na grupie facebookowej takiego pomysłu, że jakieś stowarzyszenie powstaje, albo już powstało i skorzystać z kogoś, kto jest po prostu większy w obecnym czasie. I podzieli się na pewno chętnie doświadczeniami. Jak na razie jest nas tylko dwie. Będzie kilkanaście. O to chodzi, że łączcie się z kimś, kto już tutaj jest. Ale na przykład idzie pani do jakiegokolwiek innego sklepu i nie zakładam maski. Ale nie szkodzi. Chodzi o sprzedawcę, żeby widzi pani sprzedawczynię, rozmawia pani z nią, zachęca do zgrupowania się i już powstanie większa grupa, bo jak panią banują, no to wiadoma sprawa, że na Facebooku niczego pani nie zrobi, ale sama idzie pani do Biedronki, tam jest 5 sprzedawców, albo gdziekolwiek indziej i jakoś po prostu małymi kroczkami. Albo bezpośrednio się połączyć już, można to robić i jedno, i drugie, i trzecie, i już na pewno będzie pani łatwiej niż w osobie, to jest 100%. Kochani, mała grupa, mała mieścina, ale energia od was, muszę powiedzieć, i poziom frustracji taki dosyć odczuwalny przez nas. To dobrze świadczy o grupie, to znaczy, że macie waleczne charaktery. My będziemy oficjalną część kończyć, ale oczywiście zachęcamy do tego, żebyście się... Mam jeszcze jedno pytanie, mogę? Bo chciałam zapytać o to niedawno opublikowane badanie szwajcarskie a propos szczepionki, to znaczy a propos tego białka kolca. No, które może być szkodliwe, prawda, na odporność i tak dalej. Nie wiem, czy Państwo jako stowarzyszenie słyszeliście o tym badaniu. W każdym razie, czy to będzie jakoś monitorowane? Polko, po pierwsze tak, jest stowarzyszenie, tylko fundacja. Fundacja, przepraszam. Po drugie, zadam Pani szczere pytanie, jak Pani ma na imię? Małgorzata, dobra. Pani Małgorzato, czy ma Pani wewnętrzne przekonanie, że jeżeli my teraz będziemy to monitorować, i będziemy po raz kolejny setki czy tysiące razy mówić dokładnie to, co my już wiemy. Czy to nam zmieni cokolwiek w obecnej narracji rządu, bądź w obudzeniu 15% naszego właśnie pytam, bo to jest istotne badanie dosyć, mi się wydaje. Czy ma pani przekonanie wewnętrzne, że to nam cokolwiek zmieni i czy to odwróci nam i czy zmieni tą grupę, która podjęła decyzję o szczepieniu, że wyjdziemy do niej z takimi badaniami i powiedzą, o, rzeczywiście. No właśnie, to jak nie mamy tego, to obawiam się, no nie chcę gasić ducha, ale obawiam się, że jesteśmy na przegranej pozycji. Wreszcie jakiś rozsądny głos. Grzegorz, chcę powiedzieć. Mogę zrobić kolejny wywiad z kolejnym bardzo ważnym naukowcem. Pani nas próbuje związać z systemem, mamy się. I inaczej. Mogę zrobić, mam w przygotowaniu kolejne wywiady z laureatem Nagrody Nobla, który powie, że rzeczywiście jest złota szczepionka. Ta szczepionka jest zła, no chyba wiemy. No bo to była zła, a nie dobra. Ona zabija ludzi. No to, co mi z tego, że ja jak będę martwy, czy tak, to wiem, że zabija ludzi. Dostaję sygnały od ratowników medycznych, którzy jadą do ludzi, albo czasem zabierają martwych ludzi, którzy mówią, że nigdy w życiu nie widzieli takich zmian, takich obrzęków na nogach, na klatce piersiowej itd. To są głosy ratowników, natomiast... Nie, to nie, 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 nikt nie zmarł na COVID. Nikt, ale za to po szczepieniu zmarła mi osoba. I o to chodzi, że inaczej, to, że... Ten pan nas interesuje, nas interesuje nasza pola. Ale nie jesteśmy przegrani. Kochani, dobrze, żeby zakończyć, tak, po prostu widzę. Mogę jeszcze taką małą uwagę? Nie, już kończymy, po prostu możemy prywatnie już. Dziękuję wam serdecznie za to, że dzisiaj tutaj się zjawiliście. Wielkie dzięki za spotkanie. Jesteśmy teraz do waszej dyspozycji. Jeśli chcecie podpisać, żeby sobie zdjęcie, zapraszam serdecznie. Wielkie dzięki. Grzegorz Matek. Thank you.
Ja tu piecyk się liście ze sobą, ja tym wiem. Było za gorąco. Wow. Cześć kolego. Cześć, witam. Chciałem zadać konkretne pytanie, bo ja to dobrze nie zdążyłem.